Cześć, cześć, witam. Dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać na taki luźniejszy, aczkolwiek też poważny temat. A mianowicie, jak pozbyć się szefa i zostać szefem. Więc sytuacja wygląda poważnie i taka jest. A mianowicie, może nie prosta, źle powiedziałem. Czasami trudna decyzja o tym, że przechodzisz na swoje, powoduje automatycznie to, że pozbywasz się szefa i stajesz się szefem samego siebie. A co za tym idzie? Nie musisz wysłuchiwać głupich poleceń szefa, jeżeli je tak odbierasz, że są głupie. No, zakładamy, że tak. Bądź unikasz też realizacji ciągłych, tych samych, nudnych zadań w ramach twojego stanowiska. Załóżmy, że siedzisz za komputerem i co dzień przez 8 godzin robisz, wklepujesz umowy do systemu. Albo jakieś tam rozliczasz faktury, nie wiem, no jakieś 1000 rzeczy, albo pracujesz call center i 8 godzin odbierasz telefony smutnych, nudnych ludzi albo wkurzonych. I każdy dzień wygląda tak samo. No i to jest, powoduje to, że jak to robisz rok, dwa, trzy, cztery, pięć, to jesteś po prostu wyczerpany psychicznie z tego tytułu, że to robisz. Dalej idąc, zakładamy, że masz swojego przełożonego, kierownika, dyrektora. I to powoduje, że na przykład, ja mówię już bardziej o takich stanowiskach trochę bardziej odpowiedzialnych, nawet średniego szczebla. Jeżeli na przykład widzisz telefon wieczorem od swojego przełożonego, to od razu ci się zapala czerwona lampa i czynnik stresogenny jest uruchomiony na całą noc, że za chwilę spać nie możesz, bo ci coś kazał, albo miał do ciebie jakąś pretensję, że coś zostało niewykonane, niezrobione, albo dlaczego, a na końcu może wyjść, że on tego nie zrobił, albo nie przekazał ci wytycznych. No i to jest taki drugi czynnik. Kolejny to ciągła konieczność realizacji wytyczonych celów. To powoduje też automatycznie stres, więc wszystko się obraca wokół stresu, który krąży cały czas tutaj w ramach takiej pracy, w ramach firmy, korporacji, czy tam innej działalności. No i tam są ciągłe wyznaczanie celów, które należałoby realizować, aby twój szef był zadowolony, aby firma była zadowolona. No generalnie, żeby to się wszystko rozciągało w pryzmacie sukcesów. A co za tym idzie? To jest tak zwany wyścig szczurów. Nieważne, czy w korporacji, czy w mniejszej firmie, ale jeżeli mówimy o tym, że jest zespół, to znaczy, że jeżeli w zespole są ambitni ludzie, to znaczy, że każdy z nich chciałby awansować, rozwijać się, przede wszystkim zarabiać więcej. To jest naturalna kolej rzeczy, nie można mieć pretensji do nikogo z tego tytułu, tylko że z tego tytułu bardzo często dochodzi do konfliktów w zespołach, bo ludzie ambitni nawet często podkładają sobie świnie, czekają na potknięcia po to, żeby podpowiedzieć przełożonemu: słuchaj, on jest słaby. No tak. Tak to jest, to tak jak w stadzie. Ci ludzie to nie są twoi przyjaciele w głównej mierze, ani bardzo dobrzy znajomi, tylko po prostu współpracownicy. I świnie się zdarzają. I wtedy jest po prostu ciężko pracować. No jeżeli wstajesz z rana, żygasz i masz doła i nie chce ci się iść do pracy, no to wtedy po prostu szkoda życia, stresów, nerwów,
po co? No i dlatego wtedy warto pomyśleć o tym, żeby pozbyć się szefa i zostać szefem. Ponieważ trochę zmienia się relacja. Oczywiście nie chcę opowiadać historii o tym, że to twoje życie stanie się cudowne i wyjątkowe. To wszystko zależy od wielu czynników, ale zakładamy zakładamy pozytywny scenariusz, w którym uda ci się w ramach twojego pomysłu, twojej wizji, zaangażowania osiągnąć jakiś przyzwoity efekt. Ja nie mówię o skali jakiejś tam gigantycznej biznesów, bo to nie o to chodzi. Ja nie chcę tutaj jakiejś tam historii opowiadać, że od razu zostaniecie wielkimi szefami i wszystko pójdzie po prostu genialnie do przodu. Bo ja tego nie wiem. Ja tylko bardziej odpowiadam schemat, jak to wygląda. A mianowicie, jeżeli zostaniesz szefem swojego projektu, swojej firmy, oczywiście presja pozostanie. Relacja celów również pozostaje. Ale jeżeli pogodzisz się z tym ryzykiem i odpowiedzialnością i będziesz miał drobne sukcesy w ramach tego swojego wdrożonego projektu, to poziom stresu znacznie spadnie, bo sam zarządzasz swoim stresem wtedy, no bo ty decydujesz, ile czasu poświęcasz na pracę, kiedy wstajesz, ile pracujesz. Telefonów już od szefa nie dostaniesz, bo sam jesteś swoim szefem, więc sam siebie możesz opierdzielić za niewykonane zadanie czy zadania. I to jest ten plus gigantyczny tej sytuacji, która pozwala ci trochę złapać oddech, bo jak nawet zawalisz, no to co, no to sam siebie opierdzielisz? No możesz, no okej, okay. Możesz, ale chyba raczej tylko wyciągasz wnioski i tyle, no. Dzisiaj można naprawdę szybko znaleźć jakieś tam produkty, sobie zacząć testowo. Nikt nie każe ci się za to towarowywać na dziesiątki tysięcy złotych, tylko zacząć handel jakąś drobnicą, czy to na Allegro, czy na Amazonie, czy na innych workplace'ach i marketplace'ach. I po prostu próbować. A któryś wystrzeli, to jak ci to twoje bycie szefem w ramach twojej ewentualnej działalności pozwoli osiągać jakieś przyzwoite przychody na poziomie takiej zwyczajnej, dobrej wypłaty, to nawet nie trzeba się tam jakoś później wybitnie napinać, żeby tam stać się jakimś Krezusem wielkim. To jest właśnie to, że ten, tak jak wspomniałem, ten stres pozostaje, ale on jest trochę na innych płaszczyznach i jest innej jakości, bo to nikt nie poddaje ciebie presji, tylko ty ewentualnie możesz sam siebie poddać presji, czyli konsekwentnie stresowi. A po drugie, nie ma lepszego uczucia niż to, że potrafisz zbudować coś sam, co daje ci przyzwoite pieniądze, które pozwolą ci się utrzymać i możesz swoim kalendarzem tak naprawdę zarządzać bezproblemowo, spokojnie, bezstresowo. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, zadań może być dużo. Jest dużo obowiązków różnego typu, ale ta różnorodność powoduje to, że się nie nudzimy tym. Bo trzeba zrobić to, tamto, siamto, a nie tylko siedzieć i robić jedną czynność 8 godzin dziennie. Bo ja bym zwariował, jakbym miał robić 8 godzin to samo przez 5 dni w tygodniu. Się psychicznie wykończył. No ale to tak jak mówię, są ludzie, którym to pasuje i to okej, ja z tym nie mam problemu. Ja mówię o sobie teraz. Dlatego
wydaje mi się, że jeżeli masz w sobie odrobinę takiego czynniku ryzyka i przedsiębiorczości, to pozbądź się szefa i zostań szefem. Takie jest moje motto w tym materiale. Myślę, że warto. Przykładów jest naprawdę multum tego typu rzeczy i coraz więcej ludzi rezygnuje z jakiejś. To nie jest namawianie, tylko tak po prostu tego typu sytuacji jest. Ja jestem przykładem, są setki, tysiące przykładów innych, na bazie których łatwo można sobie wyciągnąć wnioski, że ludzie dają sobie radę i wymyślają cięższe rzeczy, prostsze rzeczy i im się udaje, naprawdę. Bo konsumpcja rośnie, ludzie mają coraz więcej pieniędzy, więc jakby możliwości dotarcia do klientów są też większe i łatwiej jest po prostu pociągnąć jakiś temat do przodu i zostać własnym szefem. Dlatego jeżeli Was w jakiś sposób zmotywowałem do jakichś ruchów, to fajnie, jeżeli nie, to też fajnie. To Wasza decyzja, nie moja, to nie ja. Ja już jestem swoim szefem, więc ta decyzja jest dawno za mną. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to dawajcie suby. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.